nagroda będzie na cele charytatywne przeznaczona? Bo takie coś mi się obiło gdzieś tam. Tak jest. Nagroda Złoty Kamil jest przeznaczona dla Wielkiego Brata i Wielki Brat powinien być jego właścicielem, ale także jest i dla widowców i będzie przeznaczona na cele charytatywne. Tak postanowiliśmy z wiceprezesami Związku Wielkiego Brata i przy najbliższej okazji zadecydujemy, na które cele charytatywne i na jakie aukcje, ale także i z prezesem PZBB, czyli z Wielkim Bratem, będziemy musieli zadecydować, co dalej z tym zrobić. A okej, bo to było przedstawione tak, że kasę chcesz oddać. A, że kasę, część kasy na pewno pójdzie na wspieranie różnych ruchów charytatywnych, które organizuję i wspieram. I tak też będzie. Wspieranie Polonii za granicą, szczególnie w Szkocji i Wielkiej Brytanii, gdzie wspieramy młodzież oraz dorosłych, żeby mogli edukować się i czytać polskie książki, żeby były one w bibliotekach w całej Anglii i Wielkiej Brytanii. A także wspieranie domów dziecka w Polsce, gdzie z polskimi wilkami wspieramy właśnie przekazując różnego rodzaju dary. A druga część ma już swoje przeznaczenie, ta twoja? A jeżeli chodzi o pieniądze? Tak. Tak, mam wiele planów, tworzenie krótkich filmów, może z TVN-em uda się dogadać też, żeby podróżować po świecie tropami znanych i bardzo ważnych Polaków, także szukania najpiękniejszego mlecza na świecie i różnych przygód, a także i tworzenie filmów o kulturze słowiańskiej i nie tylko.